Witajcie, z tej strony Kuba. W dniu dzisiejszym chciałbym poruszyć temat jednego z najbardziej kontrowersyjnych makroskładników, które znajdziecie właśnie w naszym organizmie. Jest to białko. Do dzisiejszych zagadnień będą należeć m.in. takie informacje jak: czym są białka, w jaki sposób możemy je podzielić, jakie są pełnowartościowe, jak i niepełnowartościowe formy, jaki jest czas wchłanialności poszczególnych frakcji oraz jakie jest zapotrzebowanie na białko u osób aktywnych fizycznie, jak i nieaktywnych. Czym jest białko? Białko jest podstawowym budulcem tkanki mięśniowej w naszym organizmie i bierze udział w różnego rodzaju procesach metabolicznych naszego ciała. W jaki sposób możemy podzielić białko? Na pewno na pełnowartościowe, jak i niepełnowartościowe. Do białek pełnowartościowych możemy na pewno zaliczyć białka mięsne. Na pewno mięso chude, jak i tłuste. Do tego dorzucamy białka z jajek oraz podrobne, nasza ukochana wątróbka. Do białek niepełnowartościowych możemy na pewno zaliczyć białka roślinne. Białka te posiadają niepełen aminogram w stosunku do aminogramu ludzkiego. Brakuje w nich wielu kluczowych aminokwasów dla nas, czyli m.in. leucyny, walin bądź izoleucyny. Do produktów tych możemy zaliczyć m.in. soję bądź pszenicę. Moim zdaniem do kolejnego niepełnowartościowego rodzaju białka możemy na pewno zaliczyć nabiał. Nabiał jest bardzo popularnym białkiem ze względu na swoją cenę, jak i przyzwyczajenia żywieniowe wielu z nas. Lecz tak naprawdę u większości osób niestety jest niewystarczająca liczba produkowana enzymu trawiącego właśnie nabiał, który się nazywa laktaza. Ze względu na to występuje szereg negatywnych skutków brania właśnie zażywania nabiału, takie jak problemy dermatologiczne ze skórą, wzdęcia bądź tak naprawdę retencja wody w organizmie. Moim zdaniem warto wyeliminować nabiał na rzecz białek pochodzenia zwierzęcego. Chciałbym Wam teraz opowiedzieć o rodzajach, jak i frakcjach poszczególnych białek, które możecie spotkać w sklepach ze suplementami diety. Pierwszym rodzajem białek są to białka serwatkowe, do których zaliczamy izolaty, hydrolizaty bądź koncentraty. Różnice pomiędzy nimi wynikają z czasu wchłanialności, jak i zawartości białka w białku. Izolaty i hydrolizaty są najbardziej wartościowe, ich aminogram jest najbardziej zbliżony do aminogramu ludzkiego. Jeżeli chodzi o koncentrat serwatki, to cechuje go przede wszystkim świetny stosunek jakości co do ceny. Jest on przede wszystkim dedykowany osobom, którym nie zależy aż tak bardzo na ilości węglowodanów w diecie, ze względu na to, że koncentrat nie jest do końca tak oczyszczony z węglowodanów bądź tłuszczy, tak jak na przykład hydrolizat bądź izolat. Jeżeli chodzi o wolno przyswajalne białka, to przede wszystkim mówimy o miklarnej kazeinie. Czym ona się cechuje? Przede wszystkim bardzo wolnym i równomiernym rozkładaniem aminokwasów do krwiobiegu. Dla kogo to białko jest dedykowane? Przede wszystkim dla osób, które albo nie mają równomiernych posiłków i te przerwy są bardzo duże pomiędzy jednym a drugim posiłkiem, ewentualnie do spożycia przed snem w celu zapobiegnięcia katabolizmowi nocnemu. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest ilość spożywanego białka w przeciągu całego dnia. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie w naszej diecie na białko, tak naprawdę wszystko jest uwarunkowane od dyscypliny sportowej, którą uprawiamy, od Waszego wieku, od poziomu tkanki tłuszczowej oraz tak naprawdę od celu Waszego programu dietetycznego. Rozbieżność pomiędzy jedną a drugą wartością może tak naprawdę być od 1 do 2 bądź od 2 do 3 gramów na kilogram Waszego ciała. Jeżeli macie jakiekolwiek obiekcje w stosunku do Waszego aktualnego planu żywieniowego, jeżeli chcecie osiągnąć coś więcej niż macie teraz, zapraszam do współpracy. Link do mojej poradni znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i udostępniania. I pamiętajcie, że białko to nie wszystko. W dniu dzisiejszym dowiecie się, w jaki sposób wygląda układanie planu żywieniowo-treningowego dla Maćka. Tak, żeby miał dużo siły, dużo pozytywnej energii i mógł jeszcze więcej ćwiczyć i jeszcze bardziej się rozwijać. Otóż to.